Idziemy na wybory 7 kwietnia. Wybierać będziemy naszych przedstawicieli w samorządach. O terminie wyborów samorządowych poinformował premier Donald Tusk. Ewentualna druga tura zaplanowana została na 21 kwietnia. Kampania wyborcza właśnie startuje i potrwa niespełna 3 miesiące. Paweł Jędrusik. Decyzja premiera Donalda Tuska oznacza początek kampanii wyborczej. Dobę po ogłoszeniu terminu wyborów pojawili się już kandydaci. Wkrótce pewnie dołączą kolejni. O tym, że wystartuje w wyborach na kolejną kadencję, poinformował dziś prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk. Zdecydowałem się, no byłoby to niezrozumiałe, gdybym po 1,5 roku sprawowania funkcji, czyli de facto kończenia kadencji po świętej pamięci Grażynie Dziedzic, no powiedział teraz, że rezygnuję. Byłoby to przede wszystkim niezrozumiałe dla wyborców, dla mieszkańców. Także dla mnie to jest taka naturalna decyzja. Takich decyzji w najbliższych dniach będzie bardzo dużo, choć nie wszyscy prezydenci, burmistrzowie czy wójtowie już są gotowi je ogłosić. W bielskim ratuszu o starcie w wyborach prezydenta Jarosława Klimaszewskiego jeszcze się oficjalnie nie mówi. Na razie trwa sprawdzanie za pomocą specjalnej ankiety, co o urzędującym prezydencie i Radzie Miasta myślą mieszkańcy Bielska-Białej. Po raz pierwszy trafiła do mieszkańców w 2021 roku, kiedy przygotowywaliśmy strategię rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku. Ona jakby posłużyła do opracowania tej strategii w pewnym stopniu, ale od tego czasu jest kontynuowana, żebyśmy mieli wiedzę o tym, jak mieszkańcom się w Bielsku-Białej żyje. Przypomnijmy, że pierwotnie wybory samorządowe miały odbyć się na jesień ubiegłego roku. Zostały jednak przełożone, bo ich termin pokrywałby się z wyborami parlamentarnymi. Już wcześniej mówiło się o tym, że odbędą się w kwietniu, ale nie była znana konkretna data. W ten sposób rozpoczynamy kalendarz. Kalendarz wyborczy dotyczący samorządów. Jestem w stałym kontakcie z przedstawicielami samorządów. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowej Komisji Wyborczej, to jest właściwie formalność, będziemy mogli przystąpić do tych, no jakże ważnych z punktu widzenia lokalnych wspólnot i życia zwykłych ludzi, wyborów. Mam nadzieję, że kwiecień będzie dobrym miesiącem dla polskiej samorządności. Czasu na kampanię wyborczą nie ma więc wiele, bo niecałe 4 miesiące. Jedno jest pewne, w tym okresie samorządowcy na pewno przypomną nam o sobie.